Witam Was serdecznie w plażowo-wakacyjnym odcinku. Dzisiaj jest ze mną Kupsonek. Witam, witam. No i w związku z tym, że dodali nowe trypy, że są wakacje, stworzyliśmy tutaj sobie wakacyjne autka. No i zagramy w ten plażowy ekstra beachball, po prostu plażówkę. Czy tam, no tak, plażówka się to powinno nazywać. No, tutaj na samym początku chciałbym powiedzieć, że możecie ocenić, kto z nas ma ładniejszy samochodzik, bardziej plażowy. Jak widzicie, ja przedstawiam wakacyjne niebo, czyli takie radosne, ma chmurka, ale jest też tęcza i gwiazdeczki. A Kupson ma jakieś brzydkie auto, więc ja bym jego nie wybierał. Ja mam auto plażowe, bardzo polecam. Widać tam morze i plaże. Piękny. No i generalnie Kupson jak lamus używa Octana, ja używam nowego samochodzika, bo trzeba używać nowych samochodzików. No, więc lecimy. Moja kaczuszka nam doda zwycięstwa. Spróbujemy zrobić jakieś fajne plażowe akcje na 3, albo nawet na 8, bo tutaj nie ma limitu. Tak jak w środkówce. Ale nie, no może tylko na 3, tylko na jeden kontakt gramy, żeby nie było powtórzeń. Dobra, lecę. Dobra. O, podbitko. O kurde. Ej, kurczę. Dobra. Możecie napisać, które z tych trybów ekstra, co były w ramach tego eventu, wam najbardziej przypadło do gustu? Szczerze to w poprzednie to nawet za bardzo nie grałem, bo były na... O kurde. Bo były trzyosobowe, a ja to zawsze lubię grać we dwie, bo trzy to już chaos. Więc dla mnie to jest najfajniejszy trybik. Ale możecie napisać, co wy uważacie. No. Dokładnie. Bo jak widzimy, moja deska zasurfowała, ale trochę falę mnie zbiła. Więc nie mogę trafić piłkę. A już wiem! Bo ja jestem na morzu, a to jest piasek, więc jak mogę pływać? I cyk! Elegancka bramka, 97 na godzinę. No, 111. To jest szybciej niż myślałem. W sensie nie spodziewałem się, że ta piłka tak mocno może polecieć. Pojadę. Dawaj. Możecie też napisać, co sądzicie o tym nowym autku, bo jest chyba całkiem przyjemne. No, generalnie piszcie dużo komentarzy, bo to nigdy nikomu nie szkodzi. Na Discordzie też możecie pisać, link w opisie. A jak już mówimy o opisie, to potem wam zdradzę więcej ciekawostek. Takich jak to, że zobaczcie, jak mam elegancki, wodny ślad spodobony. Kurczę, ja to jestem chyba człowiek plaża. Kupson pewnie takiego sobie nie dał, bo nie chciał być zbyt plażowy. Jezu słaby. Jeszcze mam muzyczkę plażową. Tak jak wszystkie serwiksy zawsze grają. Taki były... Tutaj jest. Kurde, ta piłka jest tak nieprzewidywalna. No jest cicho. Kurde. Chcę zrobić akcję. Patrz jak ona podlatuje, ona się... Tak jakby miał jakiś wiatr pod nartem normalnie. Proszę, jak to trzeba zwalnąć jakąś fajną brameczkę. Przyjemne do grania. No. Ale strasznie dziwne, bo ta piłka tak jakby się w ciebie wylatuje najpierw. Tak jakby twoje auto w nią wchodziło, a potem tak mocno się odbija. Śmieszne to jest. Dobra, inaczej to wyglądało z perspektywy, ale to przez to, że ta piłka jest duża i to tak wygląda. Dobra. Ale całkiem sympatyczne jest to autko nowe. Szkoda, że tak podrażało biała wersja. Kurde, to jest serio przerąbane. No to jest taka agresywna dość. Zobaczmy, jak Kupsonek się tak ustawiał. Fiu, fiu, fiu. I pyk. Nie dość, że szybko, że ma taki szybki odskok, szybkie przyspieszenie, że tak powiem, to już to skręcę. No. Ale rotacja w ogóle. No bo ja jestem Roberto Carlos z Rocket League'u. No i kozioł jak w koszykówce i za trzy. I pyk. Środkuj. O, dobra. O kurde, a skręciła. Dobra. Myślę, że trzeba zdobyć jakieś trzy bramki przewagi dla luziku. Zagrać? Czekaj. Dobra. O kurde. W złą stronę podkręcona. Agresywny odkręt. Ciekawe, jak to się robi pinch. No kurde, nie wiem, czy się da.
Już myślałem, że mają to tak opatentowane, że będę trafił w poranę znowu. Co, chyba coś prosi, kurde, plażówki. No, całe tak życie powiem. W plażówkę grają. Ta, jakie podkręcenie. Kurde, za mocno. Dobra, trzeba tutaj to jakieś walić, poczekaj. O, ty złodzieje piłek. O, płacę. Widzimy, że początkujący zawodnik nie trafia w aerię. Piłka przecież lata jak normalnie się da. O kurde, to pusto nam potrafi. O kurde. No zobaczymy jak tutaj profesjonalny zawodnik trafia. 97 na godzinę, tak jak wcześniej powiedziałem, to... Kurde, to jest piłka serio szybka. Och, tak nie wygląda. Jeżeli macie jakiś pomysł na odcinek z Rocket League, rakietowej ligi krokietowej, to możecie napisać w komentarzu i być dzielnym tym samym. Będziecie mieli order dzielnego komentatora. Dzielny komentator. Pewnie wiecie, co się dzieje, ależ podbicia. Cyk. Jak Marcin Gortat, koszykówki, siatkówki. 111! Pamiętasz, ile strzeliłem pierwszą? To jest powtarzalność. Żygadło. Pamiętam, że jeden siatkarz miał na nazwisko Żygadło. I tak właśnie robił miny, jakby mu się chciało. Nie pamiętam takiego siatkarza. Było. Z 5 lat temu. Żygadło. Nie pamiętam, jak miał na imię, ale wiem, że Żygadło. Ciekawy zawodnik. Kto pamięta, ten pamięta. Dawaj. Widzimy najlepsze fejki. Ajajaj. Nie no, trzeba wziąć jakąś piękną bramkę tą piłeczką. No tym trybie, nie sądzisz? No. No dokładnie. To nie było. To jest śmieszne. Jak to się dokręca. No to jest w ogóle takie. Nie no, bardzo ciekawy trybik. Moim zdaniem najfajniejszy, bo ten pierwszy tryb co był, to był beznadziejny. Drugi no tryb co był, to... No te kolce jeszcze mogły się bronić, jakby były na dwójki. Chociaż w sumie może był fajny, nie wiem. Jeden mecz zagrałem. Ja zero oglądałem, tylko J0. Jak coś tam pykał. To znaczy zagrałem taki jeden mecz dwuminutowy, no bo tam ci w połowie dodaję. Kurczę. Nie, musimy zagrać na 3. Co będzie ekstra? Nie, no nie da się tą piłką, tak szczerze. Nie widziałem, już jest tydzień na piłkę i jeszcze nie widziałem, żeby ktoś tam fajne playsy zrobił. No to się trudno robić cokolwiek. No. Dobra. Czyli pod... Oh fuck. Oh wow. No dobra, no to szybkie cięcie do drugiej gierki. No dobra, wznawiamy grę. Jak widzimy tutaj... T-Rex musi się na nas zrzucać, bo jesteśmy zbyt mocni. No. I by... Dokładnie. Trzeba walnąć jakąś kozatkę. Twoje kopytordo. O kurde. Kurczę, rzeczywiście. Trzeba wkręcić. Nie no, trzeba... Czemu ta piłka tak szybko zawalnia? Tak jak... Serio, mam odczucie, jak nią gram, że jest plażówką. Taką... W sensie... No taką piłką, na jaką wygląda. Nie pamiętam, jak to się nazywało. Ale no, miałem taką piłkę plażowa. Kiedyś w rzeczywistości. Ja zawsze na nią mówiłem piłka plażowa. To za długa nazwa, trzeba na nią mówić plówka. Plówka. Kto mówi normalnie na piłkę plówka? No plówka to jest piłka kojarzy... plażowa, czyli plażówka, czyli plówka w skrócie jeszcze większym. Widzisz? Ja to jestem człowiek skrót. Ciekawe, czy ktoś serio mówił kiedyś na piłkę plażową plówka. Ale... Nie no, co druga osoba pewnie tak miała. Dobra, trzeba zrobić coś dzikiego. Dobra. Dawaj na 3, serio, trzeba zrobić akcję na 3. Dawaj. A jeżeli już mówimy o trójce, to możecie zobaczyć 3 sposoby na przegranie gierki Fortnite'a na kanale... Na kanale Kupsunika z opisu. Okazał mi to powiedzieć. Więc przepraszam za reklamę, ale on tak mówi, że muszę powiedzieć. Co? Co to za nielegalne bomby?
Skup, sen znowu nie strzeliłeś bramki. Czemu krowy na dwa boty? Co jest No bo krowy? jesteśmy za mocni. Nie, już soki wyszły z natury. Jabłkowy, tak jak zawsze się pije o poranku, latem. Dobra, zrobimy jak ci raczej. Nie strzelajmy z takich zwykłych, bo znowu tylko wychodzą. Dobra, to właśnie się się na Saki drugą. się wnerwi i będzie jał z kiśnia czy coś. Jestem na drugi, dobry. Przecież to może być ciężko przerzucić tą piłkę, tak? Poczekaj, bo kablok. Dawaj. O kurde, coś tak rysu nie podbija. Czekaj, na pewno się jakoś da zrobić fajną akcję tą piłką, poczekaj. Wrzucę. Będziesz? Jestem, jestem, ja cię wrzucę. O kurde. Musimy ją odbijać tak, żeby się dokręcała do nas. To Biję. Będzie jedyna szansa. Musi się dokręcać do tego, co zagrywa, bo to będzie easy. Dobra, dawaj, elegancką akcję. Masz to? No o, już grałem na dwa, no już grałem 2-3, jak widzicie. Za mocni jesteśmy. O kurde. No, daliśmy jej na pocieszonko. Jak widzicie, tutaj kultura na serwerze panuje. Jedni dziękują, drudzy chwalą. Proszę bardzo. Ale buła. Dawaj. Bo jak się dokręcę do ciebie. Dobra, to ciężko wam będzie piwo. Leciała. W sensie ona leci szybko, ale na pierwszych metrach. Panie spierdzielaj. To tak jak gruba na skoczni w skokach narciarskich. Niby na tym zjeździe jest szybki, ale potem już szybko spada. Takie to porównanie. A, co to było za porównanie? Grubas to skoczni. Co to za, kurde, antytolerancja grubych? Co? Czemu? Mówię, że są szybsi. I zarazem bardziej przyziemni zwykle, bo mają lepszą grawitację. Kto mówi? Drugie pytanko. Dawaj, będziesz to kręcająco. No totalnie. Dokręciłaś prawie do bramki. Soki tutaj widać, że jest agresywny dość. Soki, what a save napisał. Kurczę, bo on tutaj trackarduje, jak będzie turniej w ten tryb. Rankedy, może to dadzą. No, jakby dodali rankedy w ten tryb, to myślę, że byłby rekord popularności. Myślę, że grało w tobie tyle osób, ile w takiego hokeja na przykład rankedy. Nie, no jakby dodali... Tak całkiem serio, jakby dodali siatkę na środku i zmienili zasady no, siatka. To by było kazalskie. To by było najlepsze, to by był najlepszy tryb, jaki by był. Może nie, ale byłby fajny na początku zwłaszcza. Tak jak na modach, no, na PC. No tak jak ten, o, niektórzy nagrywali. Patrz jaki pinch elegancki do brameczki. Kurczę. Tak się zdobywa bramki. Co to był za pinch? No zobaczmy jak leci. Jak taka plażówka na wietrze. Pamiętam jak byłem na plaży i nikt nie chciał ze mną grać, ale na szczęście był wiatr. Więc sobie kopałem pod wiatr i potem jak się nie złapało z powrotem, to był przypał. Właśnie kupcą przyszedł, zabrał piłkę i sobie poszedł. No, a potem się urodził. A raz straci pojechałem. Ciup. Patrz teraz. To widać, że jesteśmy doświadczonymi i profesjonalnymi graczami w ten tryb. Przeciwnicy nawet nie zdołali strzelić więcej niż 3 bramek. No kurczę, jak się traci tutaj dwie bramki, to się jest prosem, ale 3 to już lamusy tylko tracą. No. No myślę, że to za sprawą mojego radosnego autka. Z tego co podliczyłem teraz komentarze, to moje wygrało. Definitywnie. No, coś chyba błędnie liczyłeś. No przecież widzę jak tam napisali. Fiu, 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 fiu. Bąbelki jeszcze puszczam, zapomniałem powiedzieć. Zobaczcie jakie wodne bąbelki. No.
To też się często puszczę na plaży bąbelki. No to tym To bąbelkowym super. akcentem chciałbym zakończyć dzisiejszy odcineczek pozytywny. O Boże, jakie to jest turbo pozytywne. Był ze mną Kubusiu, siu. Pozdrawiam Elo. każdego.